no good to me dead. Cześć waszmościom i waszmościankom, z tej strony Warhapper. W dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiedziałem, złożymy sobie przykładowych Romanowów, tym razem na Wiśniowieckich, znaczy tym razem. Trzymając się schematów, polecimy Romanowami na Wiśniowieckich, dlatego stworzymy sobie taką talię, wyszukiwarka kart i Romanowowie, gdzie są panowie Romanowowie? Dobra. I teraz tak. Głównym założeniem Romanowów jest to, że się dużo biją. Biją się bez zważania na to, co robi przeciwnik. I co tutaj jeszcze by dodać? No i generalnie opierają się dużo na moderunkach też. I oczywiście na sztychach, żeby nie było. Ważna jest też taka synergia z Wiśniowieckimi. Tutaj jest takie podkreślenie, kiedy ma dwóch towarzyszy, Romanowo w twojej postaci nie mogą być zaznaczane na skutek działania kart przeciwnika. Znaczy na skutek działań przeciwnika. Dlatego Aleksy Tubecki idzie od razu do kredensu. Cieszę się niezmiernie. Anastazy Ordin na Szczokin. Pan Anastazy mówi, że nie będzie nam nikt odmawiał pojedynków. To też może być ciekawe, zobaczymy sobie to potem. Berdysz. Co ja wam powiem o Berdyszu? Nawet by była ciekawa broń z 3-3, bo nie zwracamy uwagi praktycznie na cenę broni, bo my się staramy tutaj na pewno wrzucić specjalną kartę, która mówi szable w łoń, trzech kopiach obowiązkowo. Szłyk sobie też dorzucimy przy okazji. Co robi szable w dłoń? Szable w dłoń, kiedy wystawiamy postać, bierzemy sobie z kredensu broń i dołączamy ją do postaci. Nie płacimy za nią nic i mamy od razu większą szablę. Tak jak. Jest to bardzo przydatne pod tym względem, że jakby to powiedzieć, no przede wszystkim skracamy kredens. Po drugie, jak skracamy kredens, to mamy wtedy nieco szybszą grę. Nie musimy przede wszystkim płacić za te bronie. I od postaci wychodzą z większą szablą od razu. Ja tutaj w międzyczasie sobie klikłem kilka kart romanowowych, które są ważne. Ważne, żeby tutaj było dużo raptusów. Ważne, żeby ci raptusi dostawali znaczniki, co nam zapewnia na przykład pan Juri Bariatyński z pieniędzy, albo pan Jakub Czerkaski z swojej zdolności kładzie na każdym raptusie znacznik szabli plus jeden. A oprócz tego sami Wiśniowieccy będą nam dawać dużo znaczników. Oprócz tego wziąłem tutaj szłyk do obniżania lafy postaci za każdy moderunek, a moderunków będziemy mieli dużo, bo broń to moderunek i tak się ze sobą mniej więcej kombinuje. Berdysz. O co chodzi z tym berdyszem? No niby szabla 3. To jest dosyć ciekawe, ale według mnie są lepsze bronie. Możemy sobie ewentualnie tam dorzucić do tej kolekcji tam w kredensie, potem sobie to ułożymy jeszcze liczbowo. I na Romanowach to będzie już wszystko. Romanowowie to przede wszystkim raptusi z jakimiś super toporami i mieczami. Brońmi przede wszystkim, którzy idą się tłuc i nie można im odmawiać pojedynku dzięki szablom w dłoń. Szable w dłoń to jest nasza karta prawie że numer jeden w talii. Gdzie są ci nieradziwi Wiśniowieccy? I teraz tak, Wiśniowieccy. Pani Barbara jest raptusem. Raptus definiuje ją jako dodaną do talii, jest dosyć tania, bo 5, nie jest sławna przede wszystkim, to jest super. Zaznacz postać, oznacz wybraną postać frakcyjną. Baczaj na mnie, czyn zaznacz postać, oznacz wybraną postać frakcyjną. To może być nawet ciekawe. Bigosa właśnie, Casus Belli, jak zwykle obowiązkowo u każdych Wiśniowieckich, żeby przeciwnicy się nas po prostu bali, bo wtedy my wybieramy najgorszą możliwą opcję na to, na jego czyn i zabijamy mu naprawdę, na pewno mu zabijemy postać, chyba że to jest jakiś wredny, niedobry dworski, który ucieknie na koniu. Kiedy wystawiasz postać, usuń ich skar z lazaretu, obniż, nie, to nie za bardzo się nam przyda. Haslik Ketling, sławny. Czy Haslik Ketling to może być nawet ciekawa opcja? Inkhok Signy sobie dorzucimy, Jakuba Grzelczaka jako ochronę. Pana Onufrego sobie opuścimy. Jana Skrzetuskiego jako znacznikowca, to będą Wiśniowieccy, więc damy sobie Wiśniowieckich.
Koń holsztyński. Na pewno posiadłeś kresową do wyciągania różnych dziwnych rzeczy i konia holsztyńskiego też sobie w sumie możemy wsadzić. Pan Grodzicki jako raptus leci od razu. Przeciwnik rzuca dodatkową kreskę, mówiąc postacią ze znacznikiem szabli plus jeden. To może być też ciekawe. Czy nam jest lekcja szermierki potrzebna? Nie za bardzo. Czy nam jest Longinus? Longinus się może przydać. To szukamy teraz postaci o dużej szabli i jest nasz ulubieniec, pan Michał Wołodyjowski, który ma 9 szabli jako jedyna postać w grze, jako szermierz niezrównany. I oprócz tego dysponuje i rozdaje dobrze znaczniki. Nie tak prędko. To jest karta, którą chciałem zawsze użyć. Jestem ciekawy, jak będzie działała na przykład na Romanowach. To jest dosyć spoko opcja. Mamy tutaj jeszcze Międzymurze, które neguje nam jakieś tam repliki na wyzwanie na pojedynek. Też może się przydać. Nikt znaczny. To jest dosyć ciekawy kontroler jakichś tam niedobrych postaci na polu elekcyjnym, na przykład niewiast. Owoce wojny. Może spróbowałbym tutaj nawet polecieć w taką opcję, w której będziemy się opierać na znacznikach i na nich zarabiać, więc obóz Ukrainy jak najbardziej, owoce wojny, pięściostół, dobierz jeden dukat za każdy znacznik plus jeden na postaciach z twojej kompanii. To jest dosyć ciekawe. Pan Pycia. Czy pan Pycia jest nam potrzebny aż tak bardzo? Na pewno Rozwan Ursu jako raptus, który daje znaczniki, przyda się nam niezmiernie. Pan Pycia, dobra, pana Pycia sobie pominiemy. Samuel Woronicz. Jako coś, to nam nie zaznacza postaci. Przyda się nam też Stanisław Muchowiecki. Lojalny, ten tutaj nie. Szabla ćwiczebna, obowiązkowa broń u Wiśniowieckich, szczególnie na ruskich. Targ koński do znaczenia się nie za bardzo. Tchórzom precz mogłoby być ciekawą opcją. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj odznaczanie i znacznik jak najbardziej. Czy my tutaj coś jeszcze potrzebujemy? Nie. Na pewno potrzebujemy teraz wejść nieco w. Wyjść z tego, wejść sobie w bezfrakcyjne bronie. Gdzie są. Matko Bosko, jak to się nazywa? Moderunki, proszę bardzo. I teraz tak. Mamy batorówkę. O właśnie, i zapomniałbym w ogóle o sztychach. Sztychy. Sztychy, ciach. Mamy już jeden sztych dodany. Przyda się nam tutaj na pewno sztychy, które nam będą dawały dużo szabli. Dużo szabli nam da na pewno kwinta. Gdzie jest kwinta? Jest kwinta. Postacie, to będzie sztych, który daje nam generalnie 5 z reguły, bo będziemy to zagrywać no, w najgorszym przypadku 4, w najlepszym nawet i 6 czasami, albo i 5. O co chodzi? Otóż zagrywam na przykład na takiego pana Skrzetuskiego. Pan Skrzetuski ma dwie kreski. Wtedy automatycznie ten sztych daje nam 5. Nie po Bożemu. To jest. Kusi mnie ta opcja z tym nie po Bożemu, żeby tylko wycinać przeciwnika niekiedy, albo ewentualnie uratować pojedynek. Dobra, to sobie zobaczymy. Tutaj jeszcze było kilka sztychów, które by się nam przydały. Na pewno by się nam przydało. To kurde, uważne rozpoznanie może być ciekawe. W obronie majątku zobaczymy, czy by ten się nie udało. Zaskakujące natarcie. Jako, że jesteśmy dominującą stroną, będziemy raczej my wyzywać i zaczynać pojedynki, musimy mieć zaskakujące natarcie. Żelazne pięści do usuwania niedobrych efektów przeciwnika. I czy tutaj przeciwtempo odrzuć podłączony? To też może się przydać. Gdzie jest jeszcze cios nadziakiem ewentualnie? To cięcie w pion jest troszeczkę ryzykowne i nie za bardzo. Cięcie na odlew sobie zobaczymy. I teraz wróćmy sobie do moderunków. Batorówka obowiązkowa do wyciągania sztychów, żeby nasze postacie dostawały od razu szable. Przy wejściu z szabli w dłoń bierzemy sobie batorówę, podłączamy pod postać i automatycznie korzystamy z repliki batorówki, jak ją podłączyliśmy, i wyciągamy od razu sztych i podłączamy pod postać przeciwnika. Kolejną ciekawą rzeczą jest albo czarna szabla, albo koncerz husarski. Mógłby się przydać też koń z rzędem, nie powiem. Aczkolwiek on tak trochę mniej. Taki pałasz możemy rozważyć, jakby nam jakieś, żebyśmy mieli jakieś tam opcje, powiedzmy, lania przeciwnika. Puginał. To puginał też jest ciekawą opcją w takiej rozgrywce. I sztylet. Sztylet jest tym, czego szukałem generalnie.
Jeszcze bym wszedł w posesję. Posesja, jakbyśmy wybrali sobie. Jakoś się nie będziemy opierać generalnie na posesjach, ale przyda się nam na pewno Hejnalica i może się nam przydać Gdańsk. Gdańsk, jakbyśmy się zapchali, to zrobi nam pieniądze, a Hejnalica będzie nas oznaczać z niepotrzebnych sztychów, jakbyśmy nie mogli się już praktycznie bić z przeciwnikiem. I co tutaj jeszcze? Czy mamy tutaj jeszcze jakąś ciekawą posesję, nie pamiętam, do pojedynkowania się? W sumie przydałyby się na przykład. Można by było spróbować jeszcze opcji z bastionem, który obniża przeciwnikowi sztychy, jako że jesteśmy dominującą stroną. Bania by mogłaby być spoko, ale to już jest troszeczkę ingerowanie za bardzo w nasz dochód. I przydrożny krzyż. Skład win. Generalnie tak będziemy zarabiać tutaj w praktyce, postaramy się zarabiać tutaj w praktyce na moderunkach. Ale nigdy nie wiadomo, jak to będzie. O, wiem. I jeszcze jest jedna ciekawa postać, którą użyjemy. Co jest z tymi postaciami? Bezfrakcyjne, tak? Tak, dlaczego brak wyników? Postać. Aha. Nie, posesje się pokazują. Postaci się nie pokazują. Co ciekawe. To inaczej. Pan Baranowski. Pan Baranowski, jako elka, która będzie nam robiła dochód ze sztychów, u nich jest według mnie jedną z lepszych opcji dla ogólnie nawet wiśniowieckich, a tym bardziej dla wiśniowieckich Romanowów. 66 kart nam wyszło. Tego się spodziewałem mniej więcej. Jest tutaj tego sporo. Teraz zaczniemy to wszystko tutaj porządkować i wywalać. Ja tu wrzuciłem po prostu mnóstwo kart, ale zaraz to uporządkujemy. Oczywiście, jak zwykle, zaczynamy od postaci. Aleksy Tubecki, karty Mściławia, zostaje jako karta, która nam pozwala się bronić przed zaznaczaniem. Co my tutaj mamy mniej potrzebnego? Na pewno, nie wiem, czy ten Jaków Czerkawski albo Bariatyński, no, ten Jaków Czerkawski, czy jest taki potrzebny? Nie. Pana Jakowa sobie możemy podarować. On daje, co prawda, te znaczniki na raptusach, plus jeden. Jest to dosyć mocna karta. Chociaż nie, dobra. Jakowa sobie zostawmy. Zostawmy sobie Jakowa. Niech będzie chłopak. Ten Haslik Ketling, go wywarmy. To jest sławny, on jest nieco ryzykowny. Misza, który wyciąga moderunki z lazaretu, albo też jest raptusem. W sumie lepiej, żeby został. Rozwan Ursu, żeby został. Czy Samuel Woronicz? Kurde, to jest właśnie ciekawa opcja, bo on się kombuje trochę z panem Aleksem Trubeckim. Ja bym go zostawił. Czy pan Muchowiecki jest nam tak potrzebny? Nie, pan Muchowiecki mi się wydaje, że nie jest nam aż tak potrzebny. Możemy go pożegnać na razie. Na pewno, na pewno. Pomyślmy, co jeszcze tutaj by się nam nie przydało albo przydało. Matko, to jest właśnie ten problem u Wiśniowieckich i u Romanowów. Tutaj albo użyć wszystkich Romanowów, albo wszystkich wiśni w sumie, ale wydaje mi się, trzeba. Albo wydaje mi się, że na pewno Grodzicki zostanie jako raptus, który coś robi fajnego. Ten pan Longinusie, no kurde, 21 postaci, niby jest spoko, tylko. Czy to tak ma działać? No dobra, załóżmy sobie, że postaci są ok. Teraz sobie zobaczmy, jak to się ma. Moderunków musi być troszeczkę więcej. To przejdźmy sobie może posesję. Posesję. Wrzuciłem tutaj tą banię, ten bastion. Bastion gra tylko w trzech kopiach. Przydrożny krzyż. To są posesje, które zniwelują przeciwnikowi trochę szabli. Osobiście nie wiem, jakby to wyglądało w prawdziwej grze. Mam wrażenie, że to troszeczkę mogłoby trwać nieco dłużej, bo to trzeba się rozbudować, na przykład z samymi bastionami, żeby to działało. Albo nie wiem, może to by dawało troszeczkę jakiś ciekawy efekt. Na razie sobie podarujmy baniek, przydrożny krzyż. Ten bastion sobie też podarujmy. Hejnalice podrzucimy do dwóch kopii na pewno, jak nie trzech powinny być. Kresowe posiadłości powinny być obowiązkowo w trzech kopiach. Obóz Ukrainy dwa razy. Skład win sobie podarujmy, podajmy sobie Międzymurze jedno. I w ten sposób mamy 2, 3, 9 znowu posesji. Czyli nic się nie zmieniło, nic na lepsze na pewno.
Tych posesji nawet jest troszeczkę według mnie za dużo, ale dobra, niech sobie takie na razie zostaną. Zobaczmy sobie te efekty. Kłaczy bój. Wywalmy to w cholerę. Po co nam ten kłaczy bój? W służbie Rzeczypospolitej. Odznaczanie i kres, i znacznik. Tchórzom precz sobie wywalmy. Szable w dłoni obowiązkowo muszą być w trzech kopiach. I teraz tak, mamy owoce wojny albo pięścią w stół, jako dochodziarki takie nasze. Wydaje mi się, że pięścią w stół sobie wywalimy, jedne owoce wojny sobie zostawimy. Nikt znaczny, przydałby się w dwóch kopiach na pewno. Nie tak prędko. Czy nie tak prędko jest nam tak potrzebne? Niby by było fajne, fajnie współpracowało z Casus Belli, które powinniśmy mieć w trzech kopiach raczej. Ten Boże Cara chrani, to sobie podarujmy. Miecze na lemiesze. Jedne bym sobie zostawił jako alternatywę do owoców wojny. Dobra, no zrezygnujmy z wielkim bólem z tej w służbie Rzeczypospolitej. Dobra, zapiszmy sobie to. Nie, jeszcze nie zapiszmy sobie tego. Na pewno tutaj nie wszystkie. Ten Berdy przede wszystkim bym wywalił. To przynosi niby dochód za zero, jak się wystawi kogoś z Berdyszem i się robi to cały czas. Ale z drugiej strony ten Berdysz nie daje takich super bonusów. Sztylet bym sobie dał nawet w dwóch kopiach. Nie szłyk. Sztylet. Szyk bym sobie, nie wiem, ten jeden szłyk byłby super, bo on obniża lafę postaci. My tu staramy się zrobić jak najwięcej mundurów. Ale nie wiem, dobra. Szabla ćwiczemna. Szabla ćwiczemna u Wiśniowieckich jest bardzo fajną rzeczą. Puginał sobie możemy z pałaszem podarować. Konia z rzędem sobie możemy podarować. Czy koń holsztyński? Koń holsztyński też sobie możemy podarować. Konia holsztyńskiego, czarną szablę sobie możemy podarować. Więcej koncerzy husarskich. Więcej batorówki. Nadal jest ten sam pad. Bo tutaj mamy mnóstwo fajnych sztychów. Ja już widzę powoli, jakie problemy mają Wiśniowieccy przy składaniu. Na przykład Dworskich wsadziłem wszystkie karty, które bym chciał i wyszło mi, dobra, może nie jest aż tak źle, 61 kart. Zedytujmy to. I teraz tak, możemy... Szable w dłoni muszą zostać w trzech kopiach na pewno. Nikt znaczny. Nie tak prędko jedno. Czy to nie tak prędko jest... Nie tak prędko możemy sobie podarować póki co. Baczenie miej możemy wywalić. I wtedy zostawimy sobie nie tak prędko. Będzie 60 kart. To i tak jest za dużo. 60 kart, dobra. Wywalmy to nie tak prędko. Baczenie miej. I teraz tak. Mamy 10 modelunków na 19 postaci. Mamy hejnalicę, która będzie nas odznaczać. Dlatego musimy mieć trochę więcej sztychów. Zaskakujące natarcie na pewno pójdzie w trzech kopiach i nie po bożemu wywalimy jedno. Moskiewska furia za moderunki w trzech kopiach, kwinta w dwóch kopiach. Cięcie na odlew, kurde, no jedno by się przydało, no ale okej. Cios nadziakiem sobie też podarujemy na razie. Precyzyjne przeciw tempo sobie podarujemy. Uważne rozpoznanie w obronie majątku. To w obronie majątku niby nie jest złe, ale nie. Na pewno więcej żelaznych pięści. Nie pamiętam, co to było to uważne rozpoznanie. Mamy ile? 60 kart. 11 sztychów. Uważne rozpoznanie. A, to kładzie znacznik. To w sumie moglibyśmy sobie podarować. Dobra, zróbmy edytuj. No to Inhoc Signio mnie tak średnio przekonuje. Nawet to Inhoc Signio. No to Inhoc Signio jest też ciekawą. Dobra, uważne rozpoznanie sobie wywalmy. I walnimy sobie jeszcze jedną żelazną pięść. Czyli będzie 11 sztychów, to i tak jest dosyć dla mnie mało. 19 posesji to też jest dla mnie średnio, ale to jest inna talia. Troszeczkę tutaj trzeba to inaczej zarysować. Już wam to mówię mniej więcej, o co chodzi. Więc tak, talia opiera się na szablach w dłoń. Kiedy wystawiamy najpierw szablę w dłoń na samym początku, wystawiamy sobie potem jakąkolwiek postać i szukamy od razu moderunku, najlepiej baturówki.
wyciągamy sobie sztych. Co to robi? Za pomocą tego, że wystawiliśmy jednego pana, wyciągamy sobie baturówkę. W ogóle baturówkę bym chyba z... Kurde, zamienił z sztyletem, może więcej baturówek. Trzy baturówki by się przydały. To zamiast nawet koncerza husarskiego można by było baturówkę i sztylety zrobić. Sobie zedytujemy. Sztylet do góry, baturówka do góry, koncerz husarski niech leci na razie. Zapiszmy zmiany. I teraz tak. Wystawiamy sobie z szabli w dłoń postać. Wyciągamy przede wszystkim baturówkę. Dzięki temu wyciągamy sztych. Co to znaczy? Że za pomocą wystawienia jednej karty skradamy kredens o dwie karty tak naprawdę. Więc najlepsze rozwiązanie jest na przykład szablę w dłoń. Jak mamy trzy tanie postaci na ręce, wyciągamy sobie trzy baturówki i od razu jakbyśmy wystawili sobie 3 razy 3, czyli 9, 10 kart jakbyśmy od razu na pierwszej ręce mieli. W sumie tak to wychodzi. I zazwyczaj te postaci są na tyle mocne, że mogą się od razu bić z przeciwnikiem. Dodatkowo, jak wyciągacie sztych, najlepiej moskiewską furię, jak już widzicie, że możecie wystawić sobie, nie wiem, na przykład jakimś cudem się wam uda wystawić trzy postaci. Fajnie by było, jakby te postaci były tańsze. Można byłoby ich wystawić więcej. Wtedy na przykład wystawiłoby się trzy postaci za 4 dukaty, a właśnie, my jeszcze tutaj nie wybraliśmy strategii. Na tej strategii, tutaj za strategię bym wziął taką strategię, która obniża mocno lafę tym postaciom, żeby oni byli tańsi jeszcze i szybciej wychodzili, szybciej się wysypywali, bo tutaj chodzi o prędkość, żeby się wystawić i stać w dużej grupie mocne jednostki z dodatkową szablą, w sensie dodatkową szablą w postaci znacznika, szablą w postaci broni i dodatkowo jeszcze z tymi oto sztychami pod sobą. I oni mogą sobie swobodnie agitować, mogą być trochę sławni, zbierać kreski. Bardziej chodzi o to, że oni mają się bić. A jak się nie biją, to zawsze sobie poagitują. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego odcinka. To byli Wiśniowieccy na Romanowowach. Pamiętajcie, łapki w górę, subskrypcje, to pomaga. W następnym odcinku przejdziemy do nieszczęsnych Szwedów, którzy powinni być dedykowani, są Radziwiłłom niby. No wiadomo, tam konszachty i tak dalej, ale ja nie uważam tego za takie istotne. W każdym razie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie, że pokażę wam, co to jest ten OCTGN, jak się go instaluje i jak się na nim gra. Do zobaczenia sobie. Hej!